Cześć i czołem, dzisiaj robimy podróże na dwóch nogach i czterech kołach. Robimy podróże. W mieście, które zawsze jest na mapach pogody i każda pogodynka podaje, jaka jest tu temperatura. W mieście, które nazywane jest biegunem zimna. W mieście, które nazywa się Suwałki. Dość tu ciepło jak na biegun zimna, no ale trzeba przyznać, że mamy lato, a zimą podobnoż tu temperatury potrafią leciuteńko dochodzić do minus 30 kilku stopni. I to nawet w obecne zimy, czyli te nasze cieplejsze zimy. Więc jest to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo zimno. No i potrafi też wiać, dlatego może właśnie tak nazwano tą ulicę w Suwałkach. Graliście w klasy jako dzieci? No nie wiem, ja grałam, ale jeszcze jedną rzecz robiłam jako dziecko. Jako dziecko czytałam i słuchałam bajek Marii Konopnickiej. Znajdujemy się na jej placu, znajduje się tu jej pomnik, który odsłonięto w 2010 roku. Oryginał znajduje się w zaułku Krasnoludków w Muzeum Marii Konopnickiej. Niewątpliwie Marysia Konopnicka zalicza się do bardzo znanych mieszkańców Suwałk, ale do nich też zalicza się niewątpliwie Andrzej Wajda, bardzo znany reżyser, oraz druga żona Józefa Piłsudskiego, Aleksandra Piłsudska, która właśnie w Suwałkach się także urodziła. Jak przystało na biegun zimny, jest wielki termometr, dzisiaj wskazuje 22, ale jest też ulica Chłodna, która jest podobno tak ustawiona, że zawsze na niej wieje. Na Chłodnej znajduje się także Aleja Sław z Suwałki Blues Festival. No i faktycznie wieje tu na tej Chłodnej, a jeszcze na placu Marysi absolutnie nic a nic. Bardzo ciekawa ulica, z ciekawym gościem. Małgosia? No? Chłodno ci na Chłodnej? O Jezu, strasznie tutaj wieje w ogóle. Suwałki to biegun zimna podobno i ulica Chłodna jest na pewno dobrym dowodem na to, że tak jest. Tu wieje zawsze wiatr z zachodu podobno. Suwałki coraz bardziej nas zachwycają, bo otóż to niedaleko parku znajduje się XIX-wieczny budynek, w którym mieści się galeria jednego obrazu. Jest to jedna z mniejszych galerii w Polsce. Są cztery szyby, w których prezentowane są prace zarówno profesjonalistów, jak i amatorów. Świetne miejsce, wyjątkowe miejsce. Polecamy! Zabudowania w centrum Suwałek wyglądają praktycznie jakby były z jednego szablonu. Jakby był jeden architekt i wybudował wszystko. Jakby mieli jeden projekt i według całego projektu wybudowali całe miasto, przynajmniej tą jego centralną część. Tak nie było, projektu było kilka, ale styl był jeden. Podróże. Suwałki okazują się być naprawdę świetnym miejscem i mają także świetne miejsce do wypoczynku. To Zalew Arkadia. Zalew to sztuczny zbiornik utworzony nad rzeką Czarna Hańcza. Można tu naprawdę fajnie wypocząć, miło spędzić czas, odpocząć od dnia codziennego. Jeżeli na plaży miejskiej będzie nam za tłoczno, mosteczkiem możemy wybrać się na wyspę i tam schronić się przed tłumem. Na cmentarzu siedmiu wyznań obok siebie spoczywają katolicy, ewangelicy, muzułmanie, staroobrzędowcy czy prawosławni.
Czas na małe podsumowanie naszej wizyty w Suwałkach. Przyznam się, że gdy tu jechaliśmy, to raczej byłem sceptycznie nastawiony. Myślałem, że to jest taka, brzydko mówiąc, dziura, w której nic nie ma. A okazało się, że Suwałki tak pozytywnie zarówno mnie, jak i Gochę zaskoczyły, że no jesteśmy w wielkim szoku, że jest tu tak pięknie, jest tu tak fajnie przystosowane wiele miejsc dla potrzeb osób poruszających się na wózkach. Jest sporo zieleni, wszystko jest ładnie odremontowane, czyściuteńkie, no naprawdę super. Oczywiście zimą pewnie jest bardzo zimno, ale latem zdecydowanie polecamy Wam wizytę w Suwałkach. Koniecznie. Naprawdę bardzo, bardzo fajna miejscowość. Można tu odpocząć i można tu sobie fajnie pospacerować przez co najmniej pół dnia. A tymczasem lecimy do pewnych zakonników. Robimy podróże. Małgosiu, i co? Lipa? Totalna lipa? Jeżeli chodzi o RM-y, które są tutaj, one są śliczne, tylko że kurde, to jest jeden wielki plac budowy, chyba nie wejdziemy. A tam można osać lata. A tam można do tego kościoła można wejść, bo jest podjazd, także jak chcesz. Warto, nie warto? No nie wiem, no ładnie tu jest lokalizowane to wszystko. Tylko strasznie to jest plac budowy, powinna nam była pani to powiedzieć po prostu. No to próbujemy wejść do klasztora, klasztoru, kościoła. Zobaczymy, czy warte to było. Ile to kosztowało? 12 zł. 12 zł. Łącznie. Zobaczymy, za dwie osoby. Niedaleko Suwałk można wpaść do Wigierskiego Parku Narodowego, gdzie znajduje się były klasztor Kamedułów. No właśnie, były. I to ma duże znaczenie, ponieważ no nie jest to jakiś wielki szał. Jest to takie bardzo nowoczesne i trochę rzekłbym nazbyt nowocześnie wyremontowane, a obecnie w remoncie, więc wszędzie jest plac budowy. No, jak będziecie po drodze, to spokojnie, ale jeżeli chcielibyście tu przyjechać specjalnie, to raczej chyba nie polecamy. Dużo fajniejszy może okazać się widok z jeziora na ten klasztor. I nie to, żebym ja miał coś do prac budowlanych albo osób, które je wykonują, broń Boże, tylko pani, która nam sprzedawała bilety, no niby tylko 12 zł, jakoś niedużo, ale mogła nas poinformować o tym, że tutaj jest po prostu jeden wielki plac budowy i no wiele miejsc po prostu nie dostaniemy. A tak to weszliśmy pod wielką stromą górę i musimy z niej zejść. Ale tutaj jest ładny, wiecie? Naprawdę, ten kościół jest piękny. Okej, cofam te słowa, że tu jest tak strasznie beznadziejnie, bo środek kościoła troszkę uratował tą sytuację. Jest naprawdę fajnie, klimatycznie. Dla kogoś, kto lubi zwiedzać takie miejsca, kościoły i różne inne cerkwie i miejsca kultu religijnego, to zdecydowanie polecam wybrać się tutaj. Ale jest coś jeszcze, co ratuje ten bilet zakupiony poniżej. A jest tym możliwość wejścia do krypt. Pomieszczenie z kryptami jest naprawdę wyjątkowe pod tym kościołem. Jest ich tutaj 45 i są to krypty, w których chowano zakonników. Kamedułów nie chowano na cmentarzach. Kameduli byli chowani tak naprawdę w murach kościoła, w murach klasztoru. Kompletnie ubrany mnich w habicie na drewnianej desce z drewnianym klockiem pod głową był wsuwany w ścianę i zamurowywany. W krypcie pod kościołem jest kilka szklanych okienek, przez które możemy popodglądać resztki wczesnych szczątków czcigodnych mnichów. Krypty znajdujące się pod kościołem w klasztorze Kamedułów są pokazaniem tego, w jaki sposób Kamedułowie byli chowani. Otóż chowani oni byli w ścianach klasztoru, wsuwani na desce i w ten sposób ich doczesne szczątki spoczywały po śmierci. Zobaczcie. Thank you.
a tak sobie mnisi mieszkali. Kajak rodziny, która pływała z papieżem, jeszcze jak papieżem nie był. I ciekawostką jest to, że jest on taki sam jak ten oryginalny papieski kajak, tylko że ten tutaj stoi w Wigrach, a tamten w Wadowicach. A do tego wszystkiego jest to swego rodzaju relikwia, jak się dowiedzieliśmy, bo ten kajak został przez papieża wyświęcony. I prywatna kaplica papieska. Dzięki wielkie, że spędziliście z nami te kilka chwil podczas wizyty w Suwałkach i w pobliskim klasztorze na wyspie, na Wigrach. Klasztor jest naprawdę godzien uwagi, ale niestety w remoncie. No tak to już zwykle bywa, że czasami rusztowanie uniemożliwiają cieszenie i delektowanie się tym, co piękne. Ale nic to. Mamy nadzieję, że będziecie mogli sami odkrywać Suwalszczyznę, jej skarby. A tymczasem zapraszamy Was do śledzenia naszych mediów społecznościowych, Facebooka, Instagrama, a także odwiedzania i czytania naszego bloga i kolejnych naszych filmów. Zapraszamy.